Takie mecze to zawsze są wyjątki. Ubrani wyprowadza ich Saba Abulaszwili, a więc arbiter z Gruzji, także Gruzini będą... Niepotrzebne może, ale oglądają dzisiaj pewnie sporo osób takich, które po raz pierwszy oglądają mecz rugby, a więc rozpoczęcie ze środka boiska, piłka musi przekroczyć minimum 10 metrów w stronę przeciwnika i teraz chwycona czysto przez zawodników. Z nóg Plichta i jeszcze raz przez ciężkich Zeszutak. Próbujemy walcować tym molem, trenerze. Wydaje się, że właśnie decyzja Bucka była tu bardzo dobra. Kolejny rzut karny dla zespołu polskiego. Polacy tam, widzę, że... No i jeszcze raz zawodnika, który kopie na bramkę, musi trafić. To już była dziecinnie prosta sytuacja. Chorągiewki sędziów liniowych powędrowały do góry, a to oznacza, że Polska prowadzi z Niemcami. Na korzyści. Trzeba to wybronić, zmusić ich do tego, by musieli korzystać z rzutu karnego. Foren Kemper, ale szot jest wielki, ale potrafią biało-czerwoni we dwóch, trzech go zatrzymać. I będzie ten rzut karny dla Niemców, a więc najważniejsze udanie. To na wprost, 10 metrów do bramki, zamknięte oczy, odwrócenie się tyłem kopiętą byłoby równie skuteczne. Trafił w sposób konwencjonalny, ale trafił Eduardo Stella. A piłkę wyrwał Niemcowi w tej sytuacji Grzegorz Buczek z Lechii Gdańsk. No gramy w Trójmieście, czuje się tu dobrze, Grzesiu. No, ze spalonego chyba żeśmy bronili w tej sytuacji. No, ta piłka ustawiona była na wprost bramki, więc nie mógł mieć problemów Edo Stella. Reprezentacja Niemiec prowadzi w Gdyni 6-3 po 29 minutach gry. Jeszcze chyba pora, nie pora na to, żeby oceniać już szanse finalne jednego z zespołów na zwycięstwo. Gra bardzo wyrównana, styl gry również, aczkolwiek z lekkim wskazaniem. I tutaj pewnie bardzo dobry chwyt, Polacy nie walczą piłkę w powietrzu i ustawienie. No jest ten mol dobry, przesuwa się do przodu, lekko obrócony, ale już nieskuteczny. Ale mol nie był skuteczny, ale to jest metr, może dwa do pola punktowego. Tu najtrudniej zdobywa się metry, ale też najtrudniej się broni. To jest ta czerwona strefa, tuż przy linii, a linia też do pola punktowego należy, to na niej wystarczy piłkę położyć, ale trzeba ją położyć pod kontrolą. I oczywiście jest problem z utrzymaniem linii. Polacy wyskoczyli z niej zbyt wcześnie, przed podniesieniem piłki. Był spalony, ale to nie ma znaczenia już teraz, bo teraz już znaczenie ma to, że reprezentacja Niemiec zdobywa przyłożenie. Reprezentacja Niemiec ucieka w tej sytuacji. To jest pięć oczek, a za chwilę jeszcze próba podwyższenia, która jeśli będzie celna, będzie warta dwa kolejne punkty. Wspomnieliśmy o tym, że właśnie ten out, 5 metrów od pola punktowego, doskonała organizacja w pierwszej fazie gry, chwyt piłki, później związanie, troszeczkę przewagi. W to miejsce, a więc między słupy nad poprzeczkę, jest 13-3 dla reprezentacji ósemką. Teraz pięknie, teraz walczył Janek Salo piłkę, no w ostatniej chwili ten Niemiec wypchnął go, a już było bardzo blisko odzysku. I teraz jeszcze raz, szukamy piłki i co i dlaczego nie ma marnąć, bo sytuacja wróci do tego, co było po pierwszej połowie. Znów jest 10 punktów różnicy. Niemcy prowadzą 16-6. Nie było dynamiki w tej akcji i teraz waha. No zabrakło miejsca, ale to już jest pomysł, prawda, trenerze? Tak, już tak, coś już dzieje się i mamy rzut karny. Teraz Niemcy popełniają błąd. Dobra pozycja, bardzo korzystne miejsce do kopu, do skutecznego kopu. Od tej nogi Wojtka zależy dziś wiele, ale ustawiony celownik jak najbardziej poprawnie. 16-9 po 50 minutach gry w Gdyni. Prowadzą wciąż Niemcy, ale cały czas dajemy sobie oddech tymi dobrymi akcjami. 16-9 to jest tylko 7-punktowa różnica, a 7... Tak bezkarnie, tu trzeba coś z piłką zrobić. Mocne wejście teraz Jörna Schroedera, kapitan Niemców, także chce zdominować. Jest walka o piłkę i to jest rzut karny, tak musiało być. Trzymanie piłki na ziemi, to ten ułamek sekundy, spóźnione czyszczenie po niemieckiej stronie i wielki... Słyszą Państwo reakcję publiczności, ona mówi wszystko. Wojciech Piotrowicz trafia między słupy nad poprzeczkę i mamy 12 punktów już po polskiej stronie, 16 wciąż po stronie
niemieckiej. Zbliżamy się małymi może kroczkami, ale zbliżamy do reprezentacji Niemiec w meczu na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni. I oglądamy zmianę także w biało-czerwonych barwach. Nieskuteczne. Ale pchają Niemcy. Tu będą problemy. Czy zdążyliśmy piłkę podnieść? Zdążyliśmy. A proszę bardzo, Niemcy pchali od boku. Tu prawdopodobnie lewy filar niemiecki. Tu po lewej stronie Niemców był problem. Oni wchodzili od boku i dlatego na szansa na celny kop. Najpierw koncentracja na bramce. Patrzymy na bramkę. A tu nie tylko piłka się liczy. Piłka trafiona w biegun, bardzo dokładnie leci między słupy, nad poprzeczkę. Jest już tylko punkt różnicy na tablicy wyników w Gdyni. 15-16, Polska przegrywa z Niemkiem kibiców. Janek Zal walczy o piłkę, tylko kto ma ją w rękach? Mają ją Niemcy, ale znów wywieramy presję. To o co prosił, proszę. To o co prosił Marek Płonka w przerwie tego meczu. To się dzieje, oto posłuchali niejako biało-czerwoni. Wywierają presję i rzut karny dla biało-czerwonych i będzie... Patrzymy na piłkę, patrzymy na sędziów, słyszymy publiczność. Trafia Wojciech Piotrowicz! Niemożliwy jest dzisiaj! Pierwszy kop to były pierwsze koty za płoty, czy pierwsze kopy za płoty. A teraz już jest dobrze, a teraz jest wspaniale. A teraz prowadzimy 18-16 z reprezentacją Niemiec. Do końca meczu zostało jeszcze bodajże 10 minut, ale przepraszam, nie zwróciłem uwagi już nawet w tych emocjach na zegarek. Zachowują bardzo pięknie, bo rzeczywiście przemieszczają się cudownie i ta strefa z kontaktu z piłką jest w dobrym momencie dla zespołu broniącego, polskiego zespołu broniącego. Rzut karny dla biało-czerwonych! Powalczyli po raz kolejny! I znowu... Niemożliwy jest dzisiaj Wojtek Piotrowicz. Brawo, i kolejne brawo. Punkty, a przecież wszystkie dla biało-czerwonych zdobył właśnie on. 21-16, prowadzimy różnicą 5 punktów, to już nieco bezpieczniejsze prowadzenie, bo rzut karny w tej sytuacji Niemcom już nic nie daje, muszą zaryzykować. Szkoda, że Piotrek teraz nie chwycił tej piłki, bo to była dosyć łatwy chwyt, chociaż trzeba było się do niej zbliżyć i to nie on powinien ją chwytać. Teraz znowu Niemiec zagrywa do przodu, więc wrócimy do tego młyna. Tak. Ale co to oznacza, proszę Państwa, że na minutę, około minuty... Koniec. Koniec! Koniec! A więc już teraz odliczył ten czas Saba Amulaszwili. O, jak dobrze, że to się już skończyło. Polacy się cieszą. Walczyli dziś dzielnie, ale musieli dzisiaj naprawdę oddać całe zdrowie. Ile serca musieli włożyć w to spotkanie. Proszę Państwa, można wygrać mecz w rugby bez przyłożeń, ale trzeba walczyć ciężko w każdym młynie, w każdym raku, w każdej sytuacji w obronie, wywalczyć sobie te rzuty karne i mieć takiego kopacza jak Wojciech Piotrowicz, który 7 razy trafi i wygrywa.